powiedzieli nam, że musimy jeździć. Liczymy na wodę, na to, że trochę podtopimy samochód, na to, że mocno, mocno go ubrudzimy błotem. No i zobaczymy, może uda się coś wygrać. Jajko, sałata, żółty sol, herbatka w termosie. Prud, błoto, kolesie. Dobra zabawa działo. Będzie. Oczywiście. To nie moje auto, więc wszystko się może dziać. Lewo, prawo. Tu i tam. To drugie lewo, pierwsze prawo. To jest prawo, to jest lewo. Nie, nie skręcać prosto. Startujemy, przejeżdżamy 500 metrów, skręcamy w lewo. Jak zjeżdżam z górki, nie hamować, bo mogę polecieć do przodu. Uważać na sprzęgło, puszczać sprzęgło, nie spalić sprzęgła, jeszcze raz sprzęgło. Nie mamy sprzęgła, nie jedziemy. Nie stresować, nie bać, na spokojnie i na pewno będzie dobrze. Powinny być dzielne i mieć dużo poczucia humoru. Po błocie szybko. Nie krzyczeć, bo to dzisiaj ich dzień. Żeby się nie kłóciły z właścicielami samochodów. Uważać na sprzęgło, błagam. No przede wszystkim bawić się dobrze. Wszystko względem prawideł. Powolutku i do przodu. To jest 10. edycja Rajdu Kobiet na Traktory. Jest to wyjątkowa edycja, bo jubileuszowa. Pomysł tego rajdu padł na rajdzie, kiedy byłem z Martą. I wygraliśmy. Też to był rajd dla kobiet. Ona kierowała, ja byłem pilotem. No i wygrała i się podjarała i stwierdziłam, co zrobi to na Mazowszu. No i tak już 10 lat. Jestem po prostu taka z siebie dumna, naprawdę mega, 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 dałaś radę. Kocham cię. Kocham cię, jesteś normalnie najlepsza, najlepsza.
On jest najlepszy, to co bym zrobiła. To, że dziewczyny są super wylansowane. Zawsze jest paznokieć, zawsze są usta, jakby zawsze chcą fajnie wyglądać. To jest ich święto, ich dzień i niezależnie od tego, czy to jest błoto, czy to jest elegancka restauracja, musi być fajnie. Za wzorowe zachowanie, jak dziewczyn. Fajnie jest, jak zawsze. Ile pieczątek? Ile pieczątek? Tyle. I jak sobie radzi? No, dobrze, jak widać ona dobrze. Nienawidzę tego. Ale przynajmniej mąż pobiega. Mąż pobiega, tak, dla niego, z wielkim poświęceniem. Dla mnie to jest edycja taka bardzo wzruszająca, bo to jest moje marzenie, które mój mąż rok do roku spełnia. Dziewczyny, które były tu pierwszy raz i zjeżdżały, mówiły, że dla nich to jest potworny lęk i stres przed jakąś trudnością. Ja tłumaczę, że wszyscy się boją, nawet jeżeli wsiadają kolejny raz za kółko, to jest ta sama adrenalina, podniecenie i te same endorfiny, które daje taka jazda w offroadzie. Thank you.
zawsze za kierownicą to są stereotypy, że baby są kiepskie. Ja w to nie wierzę. To wszystko zależy od kobiety i zależy od faceta. Jest bardzo dużo facetów, którzy są w roli pilotów i uważają, że wiedzą najlepiej. Dlatego my tutaj z koleżanką, z którą częściej jeździmy w tym offroadzie, próbowałyśmy coś doradzać, ale stwierdziłyśmy, dobra, niech chłopaki się wykażą. Wiesz co, marzenia offroadowe? Nie, to się dzieje samo. No, na pewno nie sprzedam tego złoma, on już będzie na zawsze, chociaż był taki plan, ale nie. Nie, bo już takiego samochodu nie kupię, drugiego. Mam nadzieję, że nasi mężczyźni są z nas dumni.